Kino Ingmara Bergmana odegrało ważną rolę w moim życiu jako człowieka, jako krytyka filmowego, ale jak ważną, żeby to powiedzieć, to muszę się cofnąć do dzieciństwa. Wychowałem się na kinie trochę innym, na kinie Nowej Przygody, na kinie Stevena Spielberga głównie, a potem w liceum czy na początku studiów Ingmar Bergman funkcjonował w takiej szeptance i w takiej, powiedzmy, świadomości powszechnej jako ten synonim kina europejskiego, synonim kina autorskiego, synonim kina ambitnego, które nie bało się wadzić z największymi dylematami współczesności XX wieku, z największymi dylematami etycznymi, z najważniejszymi pytaniami duchowymi, ale też emocjonalnymi i psychologicznymi. I kino Bergmana było chyba, to były filmy, które jako pierwsze pokazały mi, jak szerokie tematy może podejmować kino, jak wielką sztuką jest kino, że jest sztuką, która dorównuje literaturze, która dorównuje malarstwu, która dorównuje wszelkim innym dziedzinom sztuki, które są z nami dłużej niż właśnie dziesiąta muza. Pamiętam doskonale, kiedy Gutek Film wprowadzał na ekrany 10 arcydzieł Bergmana w pięknych, odrestaurowanych cyfrowo kopiach. I to był ten moment, kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z kinem Bergmana w taki bardzo pogłębiony sposób. Chodziłem na te wszystkie filmy. Pamiętam zresztą, że to było dosyć interesujące doświadczenie, bo to były pokazy prasowe o godzinie 10 rano, więc zaczynałem dzień od takich krzepiących filmów jak Szepty i Krzyki, które do dzisiaj zresztą obejrzałem ten film tylko raz. Nie miałem odwagi do niego wrócić. Jest to film, który jest tak porażający i tak bezpośredni, a jednocześnie tak artystycznie dopieszczony, że to zderzenie tej dopracowanej formy z tym bólem, rozpaczą i cierpieniem, które jest tak dojmujące w tym filmie, było dla mnie tak ciekawym, ale też strasznym doświadczeniem, że nie wróciłem wciąż do tego filmu. Szepty i Krzyki to był właśnie jeden z tych filmów pokazywanych przez Gutek Film wtedy. I nagle odsłonił się przede mną świat Bergmana. Świat, który podobnie jak świat kilku innych reżyserów z tamtego okresu, czyli powiedzmy świat Tarkowskiego czy Buñuela, to byli reżyserzy, którzy łączyli takie bardzo prymarne, dość pierwotne doświadczenie ludzkie z pytaniami duchowymi, z pytaniami egzystencjalnymi, z filozofią i próbowali objąć całość, powiedzmy, egzystencji. I ich wybitność, jakby to, że te filmy do dzisiaj oglądamy i że one były tak wspaniałe, to właśnie się opiera na tym, że im się udawała ta sztuka. Udawało im się tę egzystencję ludzką pokazać na bardzo szerokim planie. Ale wydaje mi się, że Bergman był tym reżyserem spośród tych wszystkich wybitnych osobistości tamtego czasu, który potrafił oprócz pytań o, nie wiem, obecność albo nieobecność Boga, o duchowość właśnie, o wiarę, o to, co jaką rolę w wierze mają wątpliwości. Sam zresztą Bergman był ateistą, ale to nie przeszkadzało mu stawiać tych wszystkich pytań. Oprócz tego miał niesamowitą w sobie taką szczerość i odwagę, żeby podejmować to, co jest też najbardziej rozpaczliwe, też cielesne, pierwotne właśnie w ludzkiej egzystencji i to, co jest również to, co się dzieje w relacjach międzyludzkich. Wydaje mi się, że kiedy dzisiaj oglądamy filmy, które pokazują przemoc w relacjach międzyludzkich, także w rodzinie, które pokazują te toksyny, które ludzie między sobą potrafią wytworzyć i jeżeli robią to w sposób, nawet jeśli nihilistyczny dosyć, to jednak szczery, bezpośredni właśnie i formalnie interesujący, to dużo takie kino zawdzięcza Bergmanowi. Sceny z życia małżeńskiego, to, czy nawet Szepty i Krzyki, to były takie filmy, które odsłoniły przede mną, przed człowiekiem, który właśnie wtedy był na początku studiów czy w liceum, tę mroczną stronę właśnie tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Rodzina, która może być dyktaturą, która może być właśnie środowiskiem przemocowym. Czy tę mroczną stronę relacji międzyludzkich, relacji damsko-męskich, miłosnych, które społeczeństwo próbuje wtłaczać w jakieś ramy, tak instytucjonalne, takie jak małżeństwo. I te ramy właściwie, które mają stabilizować relacje międzyludzkie, tak naprawdę pomagają, w cudzysłowie oczywiście, wpuszczać w nie coraz więcej toksyn. Więc taka nieufność Bergmana wobec instytucji, nieufność Bergmana wobec pozornie
ustabilizowanych, pozornie bardzo gładkich relacji międzyludzkich, które kryją w sobie właśnie coś bardzo negatywnego i destrukcyjnego. To było dla mnie takie doświadczenie otwierające oczy w dużej mierze na, no, na sfery życia, których z powodu wieku i z powodu też kina, które oglądałem będąc jeszcze dzieckiem, no nie mogłem, nie miałem wcześniej do tego dostępu. Inną rzecz, którą wziąłem z kina Bergmana, to jest to, jak bardzo film jako sztuka jest zawsze, albo prawie zawsze pewnego rodzaju podróżą, albo powrotem do czegoś. Kiedy prześledzimy kino, twórczość Bergmana, to właśnie w ten sposób to wygląda. Od wczesnych filmów, jak Wieczór kuglarzy, przez Tam, gdzie rosną poziomki, to są, aż do późnych filmów, jak Fanny i Aleksander, to są filmy, które pokazują pewnego rodzaju podróż. Czasami jest to podróż fizyczna, ale w dużej mierze jest to podróż mentalna. Podróż do przeszłości, podróż do dzieciństwa, ale też podróż do tego krańca, powiedzmy, czyli do śmierci. I dla Bergmana te powroty były zawsze pewnego rodzaju rozliczeniem, pewnego rodzaju pożegnaniem, ale też pewnego rodzaju właśnie takim spojrzeniem z dystansu, spojrzeniem, które nie wymazywało emocji, ale które pokazywało, czym tak naprawdę to dzieciństwo nasze, czym nasza przeszłość może być, jak spojrzenie na naszą przeszłość zmienia się i jest zależne od tego, w jakim miejscu życia jesteśmy. Bo twórczość Bergmana to była twórczość wybitnie autorska, także dlatego, że w każdym kolejnym jego filmie widzimy również jego ewolucję jako artysty i jako człowieka. Czyli to kino sprzężone z doświadczeniem ludzkim, z doświadczeniem humanistycznym, ale nie zawsze w tym pozytywnym świetle. I ta ewolucja Bergmana, tak naprawdę myślę, że w tej ewolucji jego, w tych jego filmach możemy odnaleźć w dużej mierze ewolucję naszą, to znaczy naszych, nie wiem, wierzeń, przekonań, naszych mitów, naszych ideałów, które gdzieś ulegają czasami zniszczeniu, a czasami po prostu weryfikacji z biegiem czasu. I tego rodzaju doświadczenie takie egzystencjalne, filozoficzne, to było coś, na co kino Bergmana mnie otworzyło i dlatego chyba ono było dla mnie i wciąż jest dla mnie bardzo ważne. Zapraszam bardzo serdecznie na dokument Ingmar Bergman, Rok z życia na antenie Ale Kino Plus.